Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej części instrukcji obsługi M1 Mark II, zarówno jak i M5 Mark III. Wszystko, co dzisiaj będzie powiedziane, będzie się tyczyło też M5 Mark III z drobnymi różnicami, o których Państwu powiem w trakcie nagrania. Dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na przyciskach, na ustawieniu przycisków, jak i na ustawieniu trybów niestandardowych, czyli na takiej personalizacji aparatu. No to co? Zaczynamy. Żeby sobie ustawić te nasze przyciski, to wchodzimy oczywiście w menu. Wchodzimy tutaj w koło zębate i w kole zębatym wybieramy menu B. B z angielska jak button. W związku z tym tu mamy wszystkie nasze przyciski. I tu, jak pójdziemy w prawo sobie tutaj padem, przejdziemy, no to mamy funkcję przycisku. Wchodzimy sobie znowu w prawo albo klikając OK. I pierwszy przycisk, jaki mamy, to przycisk FN1. To jest ten przycisk tutaj. Ten tu z takim symbolem jakby punktów autofokusa, to jest przycisk FN1. I jakie funkcje on może pełnić? Tutaj właściwie każdy przycisk może pełnić wszystkie te funkcje, o których będziemy teraz mówić. No więc zobaczmy, co mamy do wyboru. Mamy do wyboru Home. Czyli jeżeli sobie ustawimy, jaki ma być określony punkt autofokusa jako Home, to za każdym razem, jak naciśniemy na ten przycisk, to punkt autofokusa, bez względu na to, gdzie byliśmy, wróci nam właśnie do tego miejsca. Następne możemy zmieniać sobie tutaj z autofokusa na manualne ostrzenie. Następnie możemy sobie przełączać z plików RAW na przykład na JPEGi. Zdjęcie testowe, szczerze powiedziawszy, a to jest takie bez zapisu, że nam pokaże, jak to zdjęcie wyjdzie, ale nie zapisuje go na karcie. Tutaj to jest takie bardziej chyba do tej fotografii podwodnej. Regulacja kompensacji ekspozycji, przy czym to, jak jesteśmy na przykład w trybie A czy w trybie S, w trybie P, tak, w trybie A, S i P, no to kompensacja ekspozycji i tak jest już na jednym z pokrętł, ale możemy sobie ustawić, na przykład będąc w trybie manualnym, mamy wszystko ustawione i chcemy sobie tylko ekspozycję zmienić, to może być też przy tym przycisku. Telekonwerter cyfrowy, to Państwu pokazywałam przy ostatnim ustawieniu, przy ostatniej instrukcji, co robi ten klawisz. Kompozycja efektu, kompensacja, przepraszam, efektu keystone, czyli to takie pod kątem nachylanie obrazu, czy w tą stronę. Też można sobie ustawić tutaj na przycisku kompensacja rybiego oka, jeżeli mamy obiektyw typu rybie oko, powiększenie. Powiększenie, czyli naciskamy sobie klawisz i nam przybliża ten punkt autofokusu, na przykład przydatna funkcja, jeżeli chcemy robić zdjęcia obiektywem manualnym. HDR, jeżeli chcemy robić te zdjęcia, które tak naprawdę są jakąś serią zdjęć i nakładają i wyrównują nam bardzo ekspozycję, że cienie i prześwietlenia są podobnie naświetlone. Bracketing, czyli to, że aparat wykonuje po kilka zdjęć i w zależności od tego, jaki bracketing mu włączymy, to takie te zdjęcia będzie wykonywał, czyli na przykład może być to bracketing różnych ekspozycji, jedno prześwietlone, jedno niedoświetlone i jedno z taką wyrównaną ekspozycją, a my sobie możemy to później w programie złożyć. ISO i balans bieli, czyli naciskamy na ten przycisk i wtedy tymi pokrętłami zmieniamy sobie albo ISO, albo balans bieli. No i to samo, tylko w innej kolejności. Wiele funkcji. Tu można sobie przypisać, w menu ustawić, ileż tych funkcji chcemy mieć. I w momencie, jak przyciśniemy ten przycisk, to możemy między tymi funkcjami się przełączać. Podgląd, czyli tak zwany focus peaking. Jak ostrzymy manualnie, to obiekt, na który ostrzymy, nam się podświetla na czerwono.
Pokazuje poziomiczkę, wybór podglądu, czyli jak chcemy, żeby był wizjer ustawiony i ekran. Symuluj wizjer optyczny, to jest fajne, bo wtedy, kiedy robimy na przykład zdjęcia z lampą błyskową i nasza ekspozycja jest na minus 3, ponieważ nam lampa będzie kompensować brak światła, to jak mamy włączoną tą symulację wizjera optycznego, ten obraz nie jest tak ciemny jak faktyczna nasza ekspozycja, tylko wtedy trzeba pamiętać, że to, co widzimy na ekranie, nie jest tym, co nam wyjdzie na zdjęciu. Ogranicz autofokus, tutaj można sobie odległości autofokusa wyznaczyć, że na przykład, nie wiem, robimy zdjęcia dzikiej przyrody i nie chcemy, żeby ten obiektyw nam od najbliższego punktu do najdalszego zawsze latał, tylko na przykład chcemy od 5 metrów dalej, do nieskończoności. Można to sobie tutaj ustawić. Zmienia tryb na wstępne ustawienie manualnego ostrzenia. Informacja o obiektywie, to nie wiem, komu by to było do czegoś potrzebne. Tu można sobie też stabilizację wyłączać, czy włączać skan migotania, czyli jak robimy na przykład zdjęcia w takim pomieszczeniu, gdzie jarzeniówki świecą albo monitor, jest dużo monitorów, robimy zdjęcia wnętrz jakiegoś biura, załóżmy, jest mnóstwo monitorów i one tam migotają, to można sobie pod guzikiem ustawić, żeby to migotanie właśnie zredukować. I możemy kompletnie ten guzik wyłączyć. Może tutaj też być ustawienie ekspozycji po prostu, podgląd głębi ostrości, ponieważ to, co zazwyczaj widzimy na ekranie, to jest na w pełni otwartym obiektywie, ponieważ one ostrzą zawsze na w pełni otwartym obiektywie i dopiero jak naciskamy spust migawki, przysłona się przymyka do takiej wartości, jaką mu wybraliśmy. Więc jeżeli chcemy zrobić sobie podgląd głębi i ostrości, to można sobie ustawić też na to guzik. Jednodotykowy balans bieli, czyli wybieramy sobie jakiś punkt, który jest jasny i on natychmiast nam robi wybór balansu bieli, zgodnie z tym punktem, który wybraliśmy. Wybór pola autofokusa, czyli jaki chcemy, żeby, czy to mają być na przykład jeden mały kwadracik, czy to ma być ten taki krzyżyk, czy to ma być całe pole autofokusa, też może to być pod tym guzikiem. No i ten właśnie home, który był wcześniej. Ja zazwyczaj tutaj mam właśnie ustawiony ten home. I tak sobie to ustawię, bo jest to bardzo wygodne, że pokażę Państwu, jak to wygląda. Mam ustawiony tam home, aha, ale jeszcze, żeby pokazać Państwu, jak to wygląda, to musimy sobie ten home ustawić, więc wyjdziemy z tego menu. I tutaj, jak ustawimy sobie start, to mogę sobie ustawić, że chcę, żeby to był dany tryb autofokusa. Mogę sobie ustawić, jaki to ma być punkt, czy to ma być właśnie jeden punkt, czy maleńki punkt, czy ten krzyżyk, czy to mają być wszystkie. I gdzie on docelowo ma być? I załóżmy, że ja chcę, żeby on docelowo nam tu był. Czy to jest na środku? To będzie mniej więcej na środku. Chcę, żeby tu był. OK. Nie chcę, żeby mi się tryb autofokusa zmieniał. Chcę, żeby mi się tylko miejsce tego punktu zmieniało. No i OK. Wracam sobie do tego menu B. Tu mam funkcję przycisku i mam ustawione home. I teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje. Mam nadzieję, że to będziecie widać. Ja tak się postaram odgiąć ten ekran, żebyście tu widzieli. Niech nam wyostrzy na ekran. Czy jestem w stanie zmienić, gdzie on wyostrza? Nie wiem, czy jestem. Dzisiaj nas nagrywa AM5 Mark II. Setup jest taki profesjonalny, że po prostu mam paść i pędz. Dobra. Mamy teraz na środku ustawiony punkt autofokusa. Tu Państwo widzicie, wyostrzyło na aparacie. Natomiast ja sobie go zmienię, pójdę sobie tak na przykład tu, z jakiegoś powodu chcę wyostrzyć, a może dalej pójdziemy, wyostrzmy na parapet. O, tutaj, o, widzicie mój pięknie umieszczony kontakt Państwo i kawałek parapetu. No i jestem tu, no i to zdjęcie takie bez sensu i nie mam czasu, na przykład jest szybka akcja, wystarczy, że nacisnę teraz ten przycisk, który sobie ustawiliśmy, że ma być home, naciskam go i widzicie Państwo, co się stało? Punkt autofokusa przeskoczył nam na środek. I jak nacisnę go jeszcze raz, to
to on wraca wtedy w to miejsce, w którym był. Bardzo fajna rzecz. No i teraz oczywiście jak wyostrzę, to robię zdjęcie tego, na co wyostrzył. Bardzo fajna rzecz. Ja właśnie albo pod tym klawiszem sobie to ustawiam, pod którym teraz to ustawiliśmy, albo ustawiam to sobie pod klawiszem tym tutaj. Bo wszystkie te funkcje, przez które teraz przeszliśmy, to ten tutaj, jak jest, że można robić back button focusing. Wszystkie te funkcje, przez które sobie przeszliśmy teraz, one można je sobie ustawić przy różnych przyciskach. No załóżmy, że sobie tutaj to ustawiliśmy, to wejdźmy jeszcze raz w tę funkcję przycisku, to ustawiliśmy ten pierwszy przycisk, czyli ten. Następnie mamy FN2. Przycisk FN2 znajduje się tutaj. Widzicie Państwo, tu jest taki śmieszny symbol, taka fala jakby. To jest nasz przycisk FN2, zresztą jest to tutaj napisane. I jak patrzę teraz na EM5 Mark II, który jest nad nami, to widzę, że on nie ma nazwanego tego przycisku FN2, tylko jest taki symbol plus, minus, czyli korekta ekspozycji. Ale też będzie się w menu nazywał FN2 i będzie jego symbol pokazany, jak on wygląda. Tutaj teraz mamy ustawione wiele funkcji. Natomiast ja zazwyczaj sobie ustawiam tutaj podgląd. Podgląd dlatego, że no strzelam manualnymi obiektywami i ten podgląd mi tutaj jest bardzo przydatny, więc mam tutaj pod ręką, jak nacisnę teraz, zobaczmy jak to nam zadziała. Proszę bardzo, mamy znowu aparat. Ciach. I załóżmy, że sobie przejdę do manualnego ostrzenia. O, a nawet mam ustawione, ale to nie szkodzi. Przejdźmy sobie do samego manualnego ostrzenia. I teraz, no jak naciskam autofokus, to się nic nie dzieje. Wiadomo, aparat jest wyostrzony. Ja tu mam jeszcze jedno ustawienie zrobione, przez które ta czerwień się już pokazuje na tym aparacie, ale jeśli to wyłączę, mogę to włączyć i wyłączyć. Widzicie Państwo, co się dzieje? Tutaj na ekranie tym, może ja tam ściemnię, trochę będzie lepiej widać. Widzicie Państwo teraz lepiej? Mam nadzieję, że tak. Proszę zobaczyć, co się dzieje z aparatem. Jak naciskam na ten przycisk, jak ustawiłam podgląd. Robią się takie czerwone pola i teraz jak będę ruszać pierścieniem ostrości, one znikają. Znikają, bo gubimy ostrość. Jak znowu będziemy łapać ostrość, o proszę, znowu nam się czerwień pokazuje. Tam, gdzie aparat łapie ostrość. I to właśnie jest ten podgląd. I mogę go sobie włączyć i wyłączyć, bo on może mnie trochę rozpraszać. Dobrze. To sobie wyłączmy tu manual focus. Włączmy sobie pojedynczy. Ja tu mam jeszcze z tym asystą manualnego ostrzenia, że jak nawet złapię autofokus, to ja mogę sobie jeszcze manualnie to przeostrzyć. To jest to, co ustawialiśmy ostatnio, bo ja tym razem nie zresetowałam aparatu. Zostawiłam go w takim stanie, w jakim ostatnio go mieliśmy. To wszystko, co było poustawiane ostatnio, jest na nim nadal ustawiane. Ja nie robiłam zdjęć ostatnio nim, dlatego też nic się tu nie zmieniło. Dobra, to mamy ustawione już dwa guziki, czy przyciski. Mamy ustawiony ten nam wraca do domu, czyli wraca nam do tego naszego pola autofokusa, które chcieliśmy. I ten nam robi podgląd. Idźmy zatem do następnego. Następnym przyciskiem, jaki mamy, to jest funkcja nagrywania. I ja w tych aparatach bardziej już zaawansowanych i skomplikowanych, gdzie mam tych guzików więcej do dyspozycji i którymi faktycznie nagrywam czasem wideo, czyli EM1 i EM5, zostawiam to jako funkcję nagrywania. I zazwyczaj sobie w tym trybie, w którym jestem, ustawiam na tak sobie ustawiam wideo, na takie, jakie będę chciała nagrywać. I mam ostatnio takie jedno ustawienie na dziką przyrodę, ale to Państwu kiedyś opowiem, jak opowiem Państwu o moich ustawieniach do robienia zdjęć przyrody. Ale generalnie ten guzik nagrywania, jeżeli Państwo na przykład nie robicie w ogóle wideo, też można sobie zaprogramować na co bądź.
na wszystkie te inne funkcje, które były wymienione wcześniej. Możemy sobie to zobaczyć. Proszę bardzo, tutaj jest też bardzo dużo funkcji, właściwie wszystkie te, które były poprzednio, przynajmniej jak mi się wydaje, że wszystkie. Jest ich tak dużo, że ciężko stwierdzić. Plus jeszcze tutaj dodatkowo jest to, że może być po prostu nagrywanie. Bo nagrywanie znowuż nie da się na każdym ustawić. Ok. Mamy następny przycisk. Jak Państwo widzicie, tu jest napisane ALEL i to jest ten przycisk. Jego można ustawić na przykład jako symulację wizjera optycznego, ale też może być ustawiony jako ten przycisk, który nam łapie fokus. I to było wyjaśnione bardziej w tych wszystkich trybach autofokusa, jak się nie mylę, jak my chcemy łapać fokus. Czy chcemy, żeby spust do połowy nam łapał ostrość, czy chcemy właśnie tym guzikiem łapać ostrość. Więc to też można sobie tutaj ustawić. Co ja tutaj sobie ustawiam? Ja tu zazwyczaj mam ustawiony właśnie ten home, który teraz ustawiliśmy sobie tutaj. No to zróbmy sobie tutaj coś innego, powiększenie. A to zróbmy sobie tutaj powiększenie, bo tutaj mamy podgląd, to niech tutaj nam będzie powiększenie, załóżmy. Czyli co nam teraz ten przycisk będzie robił? Jak będziemy robić zdjęcia, mamy już ustawione tutaj powiększenie i chcemy sobie zrobić zdjęcie. Proszę bardzo. Tu mi teraz lampka wchodzi. O, dobra, lampka odeszła. Ciach, wyostrzę sobie na aparat. Tak, wyostrzę mi na aparat, ale no nie jestem pewna, czy ta ostrość, zróbmy tu na napisie, to będzie lepiej widać. O, czy ta ostrość tam na pewno jest, to teraz naciskam tutaj ten guzik nasz ALEL i proszę zobaczyć, co się stanie z tym punktem autofokusa. Ciach. Powiększa go nam. I widzimy, czy jest ostro. Widzicie Państwo? Tutaj widzimy ten napis. Ja teraz poruszam aparatem, więc możemy zobaczyć cały napis, czy jest ostry, czy faktycznie aparat dał sobie radę z ustawieniem automatycznym ostrości. Jak jeszcze raz naciśniemy ten guzik, to wracamy do normalnego podglądu. Bardzo fajna funkcja. Więc mamy tutaj ustawione... proszę bardzo, mamy tutaj ustawiony właśnie podgląd. No to mamy już raz, dwa, trzy, cztery przyciski ustawione. Przycisk wizjera, też możemy sobie zmienić jego funkcję na wszystkie te, o których mówiłam wcześniej, ale ja sobie ten przycisk zostawiam tak, jak jest, żeby to był wybór podglądu. I co nam to daje? My możemy sobie wtedy, nawet robiąc zdjęcia, to jest fajne, robimy sobie zdjęcia, przytrzymujemy na przykład dłużej ten... O, zasłoniłam Państwu, przepraszam. Przytrzymuję dłużej ten klawisz i z automatu przestawia mi się na jego ustawienia, więc mogę zmienić ustawienia, jakie chcę tego klawisza i po chwili się wygasza. Natomiast jak go krótko nacisnę, ciach, to przełącza się do super control panel, czyli dokładnie do tego, co... Guzik OK nam się też przełącza. No i się wygasiło, bo jest ustawienie. O. I tu możemy sobie zobaczyć, jakie mamy ustawienia. To jest taki jakby nieaktywny panel w tym momencie, tylko możemy sobie zobaczyć, co tutaj jest ustawione. OK. Czyli mamy następny guzik załatwiony, czyli ten nasz guzik podglądu. A tu dalej jesteśmy w trybie eko, wyłączamy to sobie tym klawiszem i wracamy do menu. To jest ten klawisz, co jest fajne, to, że one są tutaj, nie tylko jest napisana ich nazwa na szczęście, ale jest pokazany ich symbol. Jak Państwo widzicie, symbol tu i symbol tu, to jest ten sam klawisz. Mam nadzieję, że to jest ostre. Dobrze, następnie mamy dwa takie dziwne jakieś przyciski, jak Państwo widzicie. I to są te dwa przyciski, które mamy z przodu aparatu.
to jest ten i ten. I je też możemy sobie ustawić, jak chcemy, żeby nam coś tutaj ustawiały. One są o tyle wygodne, że jak trzymamy aparat w ręku, prawda, trzymamy sobie aparat, to mamy je pod kciukiem środkowym, właśnie tak. Ponieważ mamy mnóstwo kciuków. Pod palcem środkowym i pod serdecznym i można sobie szybciutko włączyć jakieś funkcje. No więc co my tu sobie możemy włączyć? Włączyć od włącznika. Tak to miało być. Mam nadzieję, że dzisiaj jest ok. No to co sobie możemy włączyć? Możemy sobie włączyć na przykład ten balans bieli. Wszystko to samo, co w całej reszcie. Ale powiedzmy, że ja sobie tutaj włączę telekonwerter cyfrowy. I to jest taki trochę sztuczny zoom. Taki zoom trochę jak mamy w komórkach, że on nam zoomuje obraz, ale też będziemy stratni, jeśli chodzi o piksele i o rozdzielczość tego zdjęcia. Ale jest to tak rzadko używana funkcja, a czasem może się przydać. No załóżmy, mamy za krótki obiektyw, a jest jakaś fajna scena, jakiś fajny zwierz. Chcemy go jeszcze bardziej przybliżyć albo zobaczyć przynajmniej, jak to będzie wyglądało. To nam też nie wpływa na RAWy. To nam wpływa tylko na JPEGi. To żebyście Państwo też mieli świadomość, że ten telekonwerter cyfrowy to tak naprawdę jakby przycięcie zdjęcia już w aparacie. No i ten drugi możemy sobie zostawić jako podgląd głębi i ostrości. I zobaczmy sobie, jak to będzie działało. Czyli mamy tak, tu mamy telekonwerter na tym górnym guziku, a na dolnym mamy podgląd głębi ostrości. No to zobaczmy, jak nam to działa. I przejdźmy sobie do zrobienia zdjęcia. O nie, tak lampa. Tak chyba Państwo widzą, chociaż mam wrażenie, że tego nie widzicie Państwo super ostro. Ale no już trudno. Dobra. To teraz tak, na jednym mamy telekonwerter, nie pamiętam na którym. Och, się męczę, autofokus, bo za ciemno. Dobra, trochę mu rozjaśnię sprawę, bo się męczy za bardzo. I niech sobie ostrzy na napisie łatwiej, bo jest kontrast. To też taka wskazówka, drodzy Państwo, jak aparat Wam nie chce złapać ostrości, to mu pomóżcie. On musi, jeżeli jest gładka powierzchnia o jednolitym kolorze, on nie ma na jakiej podstawie zrobić obliczeń, co on ma zrobić. Więc trzeba mu trochę pomóc, no, trochę mogę ściemnić, bo jesteśmy na napisie, który jest kontrastowy mocno. Dobra, i teraz sobie palcem tutaj środkowym naciskam ten pierwszy guzik i zobaczmy, co się stanie. Nic się nie stało. Dlaczego? Halo. No tu mamy podgląd głębi ostrości i tu się włącza, widzicie Państwo, takie zielone kółeczko tu. I gdybym na przykład miała większą przysłonę albo bardziej przymkniętą przysłonę, no bo przy tej w pełni otwartej nie widzimy różnicy, ale mając bardziej przymkniętą, zobaczcie Państwo na te moje piękne gniazdko za aparatem. Widzicie, jak nacisnęłam podgląd głębi ostrości, to widzimy, jaka będzie głębia ostrości na zdjęciu. Pojawiło nam się też gniazdko. Mam nadzieję, że to widać. Jak nie, to może to trochę przybliżę. Czy teraz Państwo widzicie lepiej? Może tak. Podgląd głębi, widać gniazdko. Bez podglądu gniazdka nie widać. Podgląd jest gniazdko. Bez podglądu nie widać. Tak jest. Mam nadzieję, że to widać w miarę dobrze. A czemu nam ten telekonwerter nie zadziałał? Co? A, dobra, już wiem, czemu chyba nam nie zadziałał. Zróbmy tu RAWy i JPEGi. Czy to nam pomoże? Sprawdźmy. I teraz telekonwerter. O, tak. Ponieważ nie miałam włączonych JPEGów, to telekonwerter nic nam nie dał, no bo w RAWach i tak nie zrobi różnicy. Ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Ja naciskam teraz właśnie tym palcem moim środkowym ten guzik tutaj, który ustawiliśmy jako telekonwerter. I jak go naciskam, to on mi zbliża tam, gdzie jest mniej więcej pole autofokusa, to on wycina środek i go zbliża. Czyli mamy podgląd głębi ostrości, proszę bardzo, i mamy telekonwerter cyfrowy.
I wszystko to sobie, mnie teraz jest niewygodnie, bo mi ręka leży na stole, więc ja serdecznym palcem nie sięgam do tamtego guzika, ale generalnie są to dwa bardzo wygodne i łatwo dostępne przyciski. Dobra, więc tak sobie to zostawimy i ustawmy sobie coś następnego. Zobaczmy, jakie dalej mamy przyciski do ustawienia. Bo tu teraz się... O, przepraszam, nie trafiłam. Tam, gdzie Państwo jesteście. Ok. Więc te mamy ustawione. Następny to jest, co chcemy, żeby nam robił ten pad. I no ja generalnie polecam, żeby zostawić go w takim ustawieniu, w jakim jest. Czyli żeby nam zmieniał pola autofokusa. I tutaj właśnie takie ustawienie jest. Natomiast możemy go zupełnie wyłączyć. Możemy przypisać każdej tej strzałeczce bezpośrednią funkcję. No albo mieć właśnie te pola autofokusa. Więc tu mamy trzy opcje. Albo zmieniamy pola autofokusa, albo wyłączamy w ogóle tego pada, albo każdej pozycji przypisujemy inną funkcję. Ja sobie zostawiam to i dlatego te dwa pola są nieaktywne. Byłyby aktywne, gdybym tutaj wybrała jeszcze raz, każdemu przypisz i tu mogę przypisać różne funkcje tym dwóm kierunkom. Najwyraźniej tym dwóm się nie da przypisać. Dlaczego? Nie wiem, nie wnikam. W każdym razie ja polecam zostawić wybór pól autofokusa. Co to są za klawisze? Jak widzicie Państwo, one tu mają taki jakby B z przodu i to są klawisze, które znajdują się na takim gripie dodatkowym, który można dokupić do tego aparatu. To jest taki duży grip, że wtedy wygląda ten aparat trochę jak ten EM1X. W tym gripie jest też dodatkowa bateria, ale on ma też dodatkowe klawisze. W związku z tym te ustawienia tyczą się tych dodatkowych klawiszy, więc ja ich nie tykam, nie mam tego gripu. I ostatni to jest przycisk na obiektywie, który się znajduje. Ja nie mam żadnego obiektywu z przyciskiem, więc też tego nie używam. Dobrze, to przeszliśmy sobie przez wszystkie te przyciski. I tu, jeśli ja mogę Państwu coś poradzić, to po prostu sobie poeksperymentujcie, z czym Wam jest najwygodniej. Czy wolicie mieć dostęp szybki do zmiany ISO na przykład? Czy chcecie szybko zmienić sobie punkt autofokusa? Czy chcecie zmienić pole autofokusa szybko? Tak sobie można spersonalizować ten aparat, żeby nam jak najłatwiej się go używało. To były te nasze główne klawisze. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj mamy jeszcze... To znowu się tyczy tego uchwytu. Tu nawet możemy, tam nie napiszą, że to chodzi o uchwyt, ale tego dodatkowego gripu. Następne, co mamy w naszym menu, to funkcje pokrętła. Czyli co te dwa pokrętła, które mamy tutaj, te o, co one będą nam ustawiać, jak będziemy w danym trybie. I tu dla każdego trybu możemy sobie zrobić osobne ustawienia. Dla trybu P, ja zazwyczaj mam tutaj właśnie na tym tylnym kółku to, w jakim trybie akurat jestem, czyli jeżeli jestem w trybie A, no to mam tutaj przysłonę, jeżeli jestem w trybie S, czyli priorytetu migawki, no to mam tutaj migawkę, a z przodu mam zazwyczaj korekcję ekspozycji. I zwróćcie Państwo uwagę tutaj, że tutaj jest taki jakiś 1, 2 i tu mi podpowiada, że mam nacisnąć na info, bo jak tą dźwignię przerzucimy, zaraz przejdziemy sobie do ustawienia funkcji tej dźwigni, to przeskakujemy do jakby innych funkcji tych dwóch pokręteł. Ta dźwignia może mieć różne zastosowania, natomiast tutaj powiedzmy, że na razie ją zostawiamy w takiej opcji i ona nam zmienia wtedy funkcję tych dwóch pokręteł, że możemy mieć tu na przykład balans bieli, a z przodu ISO. I ja to sobie tak zostawiam, bo dla mnie to jest bardzo wygodne w taki sposób. Chociaż prawda jest taka, że zazwyczaj zmieniam to przez ten super control panel, a nie przez właśnie te pokrętła. W
W trybie A tak samo tutaj zmieniam F, czyli to, jaka jest przysłona. Tutaj zmieniam sobie balans bieli, a tu mam też balans bieli, ludzie, ekspozycję. A tutaj mam ISO i balans bieli, jak przerzucę dźwignię z pozycji 1 na pozycję 2. I analogicznie w priorytecie migawki, tutaj zmieniam migawkę, z przodu mam korekcję ekspozycji i znowu przy przełożeniu dźwigni mam balans bieli i ISO. W trybie manualnym z tyłu migawka, z przodu przysłona. I tutaj jest mała zmiana, no bo nie będziemy robić korekcji ekspozycji. Znaczy można zrobić sobie korekcję ekspozycji albo ISO. Natomiast tutaj tak samo można sobie to zmienić, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni bardzo, żeby tu był balans bieli na przykład. Ja z tego tak rzadko korzystam, że ja tu zazwyczaj nic nie zmieniam. Możemy też sobie zmienić, co nam zmieniają te dwa pokrętła, jak poruszamy się po menu, które nam idzie w górę, dół, a które nam idzie w boki, i to możemy sobie zmienić albo tak, albo tak. To w zależności od tego, kto jak pamięta. Ja nigdy i tak nie pamiętam, w którą stronę, które idzie, to jest zawsze na czucie i wiarę. I przy przeglądaniu zdjęć, które nam przybliża, oddala te zdjęcie, a które nam przerzuca zdjęcia po kolei. I też można sobie zmienić tego kolejność, że na przykład ten z przodu, to pokrętło z przodu nam przybliża zdjęcie, a to pokrętło z tyłu nam je przerzuca. Tak. Kierunek obrotu pokrętła, no to już jest bardzo, bardzo konkretne i bardzo indywidualne. Ja tego nigdy nie zmieniałam. Natomiast no można. Jak ktoś jest przyzwyczajony, na przykład przerzucił się z innego systemu i tam kręciło się w prawo i wtedy się zwiększała przysłona albo przymykała przysłona, a w lewo się otwierała bardziej, można sobie jak najbardziej to ustawić, jeżeli tak by nam miało być wygodniej. I teraz, co jest ciekawe, za chwilę przejdę do tego, natomiast ustawienie FN albo dźwignia zasilania. Ponieważ Olympusy mają tutaj te włączniki on-off, nie każdy to lubi. To nie dla każdego jest wygodne, ponieważ wymaga drugiej ręki. To nie jest tak, że łapiemy aparat i możemy sobie tutaj nacisnąć na jakiś guzik i włączamy i włączyć aparat. Ale można sobie tą dźwignię przerobić na właśnie taką dźwignię, która nam aparat uruchomi. I wtedy zamiast funkcji FN wybieramy sobie zasilanie albo 1, albo 2. Czyli w zależności, czy będzie w pozycji 1, to wtedy jest włączona, albo w pozycji 2 jest włączony właściwie aparat. Ja natomiast zostawiam go sobie w tej funkcji FN. Mnie to nie przeszkadza, że ta dźwignia jest tutaj. Ja go i tak zazwyczaj mam w jakimś tam trybie uśpienia, on sobie tam zasypia na chwilę i wystarczy, że dotknę do połowy spustu migawki, on się budzi. Nigdy nie miałam z tym problemu, ani z baterią nie miałam problemu, ale dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, że można tu takie coś sobie ustawić. To też ktoś w komentarzach powiedział, wydaje mi się, przy instrukcji obsługi, że właśnie może być obsługa jedną ręką właśnie tej dźwigni. OK, to teraz co może nam ta dźwignia robić? Mamy tutaj mode 1 zaznaczony, czyli to jest taki, że zmienia nam funkcję pokrętła. Czyli jak byliśmy w tym menu, w którym było to pokrętło, no to właśnie jak przerzucimy ją z 1 na 2, to te pokrętła przestaną być, tu nie będziemy mieli już ekspozycji, a tu nie będziemy mieli na przykład przysłony, tylko będzie to ISO i balans bieli. I tam oczywiście można sobie ustawić, co te pokrętła nam będą zmieniać. W drugim trybie możemy w ogóle wyłączyć funkcję tej dźwigni. Mamy tryb trzeci, czyli w pozycji pierwszej jesteśmy sobie, tu sobie zmieniamy to, co sobie zmieniamy, ale przerzucamy na pozycję drugą i przechodzimy do trybu wideo, jeżeli ktoś na szybko potrzebuje zmieniać to. W pozycji drugiej to możemy sobie zmieniać docelowy punkt autofokusa, czy
sposób łapania, łapania czego? Ostrości. Czyli coś takiego, jak my ustawiliśmy sobie tu. Można to sobie zmieniać i ja czasem to miałam ustawione, że w jednej pozycji miałam ostrzenie autofokus, a w drugiej pozycji miałam ostrzenie manualne. Więc to dobrze wiedzieć, że taka opcja tutaj też jest. Ja sobie zostawiam w tym mode 1, ale możemy sobie tutaj, tutaj jest taki symbol jeszcze funkcji przełącznika i to jest z jakiegoś powodu tak schowane przy funkcjach dźwigni, pewnie dlatego, że tu jest funkcja dźwigni. Możemy też tutaj sobie coś ustawić na tych dwóch przełącznikach. Nie to. Więc możemy zmienić to, że na przykład funkcje tych dwóch przełączników nie są zmieniane w momencie, jak przerzucamy tą naszą dźwignię na pozycję 1 lub 2. Ale możemy sobie zmienić, że w momencie, jak przerzucimy tą dźwignię, to tu, proszę zobaczyć, możemy mieć wtedy bracketing i ustawienie lampy. Że góra to będzie bracketing, wtedy tu nie mamy wyborów trybu migawki, czyli czy ciągła, czy pojedyncza, czy tam samowyzwalacz, czy HDR, tylko wtedy tu będzie bracketing. Mamy dostęp do tego menu od bracketingu. Więc jak ktoś bracketing lubi, to jest to jedna z opcji. Możemy wyłączyć to i wtedy przy zmianie tej dźwigni, przerzucaniu tej dźwigni, nic nam się nie zmienia. Te funkcje tych dwóch przycisków pozostają takie same. No i to są jedyne te dwie opcje. Ja z bracketingu tak rzadko korzystam, że ja to sobie zostawiam wyłączone. No i wróćmy sobie dalej. O tym sobie już powiedzieliśmy. Tu jeszcze mamy szybkość powiększenia elektronicznego. Nie wiem tak naprawdę, co nam to robi, co nam to zmienia. To w tym momencie, kiedy mamy te powiększenie elektroniczne, czyli to, co ustawiliśmy sobie na guziku tym tutaj z przodu aparatu, no to najwyraźniej można sobie szybkość tego ustawić. Czemu to ma służyć? Nie wiem do końca, ale najwyraźniej tak jest i można sobie tutaj też to ustawić. Drodzy Państwo, tyle jeśli chodzi o przyciski. Przeszliśmy przez to sobie, mam nadzieję, w miarę bezboleśnie. Myślałam, że będzie bardzo krótko, tymczasem chyba wyszło 40 minut samych przycisków. Więc teraz przejdziemy sobie do trybów niestandardowych, ale to myślę, że albo zrobię osobne wideo o tym. Chyba zrobię o tym osobne wideo. To, drodzy Państwo, do zobaczenia niebawem w trybach niestandardowych.